Cześć kochani, dzisiaj film o dodatkach na Shulow, czyli dodatkowy film Shulow o takich właśnie sprytnych, fajnych i ciekawych sposobach, o ciekawych dodatkach właściwie, dzięki którym nasza stylizacja będzie po prostu ciekawsza. Więc jeżeli jesteście zainteresowane tym tematem, to zostańcie ze mną i oglądajcie dalej i przechodzimy do rzeczy. Pierwszy dodatek to apaszka, to bandana, ale oczywiście może być też każda inna apaszka czy chustka. Ale bandana. Bandana to jest bardzo modny, takie modne akcesorium w tym sezonie i możemy ją nosić na wiele ciekawych sposobów, bo zazwyczaj kojarzy nam się właściwie z tym, że możemy ją gdzieś tam założyć pod szyję. Pod szyję oczywiście możemy ją założyć, ale możemy ją założyć na wiele sposobów. Czy tak trójkątnie na przykład, po kowbojsku, możemy zrobić z niej taki prawie że choker. Jest bardzo dużo sposobów właśnie, jak ją nosić pod szyją, czy zawiązaną, czy z kokardką, czy wypuszczoną, po prostu na różne sposoby, a to jest, słuchajcie, tylko jeden sposób, jak możemy ją nosić, tylko szyja. Bandana świetnie będzie wyglądała też w letnich stylizacjach włosów, czy do rozpuszczonych włosów, czy do wszelkiej maści właśnie uczesań, upięć, czy do włosów luźniejszych, czy jako opaska, czy nawet jako turban. Także to jest kolejne zastosowanie bandany i moim zdaniem też jest genialne i jestem pewna, że w tym sezonie właśnie spróbuję coś z włosami robić, bo ja zazwyczaj bardzo do nich podchodzę prosto, ale te bandanowe, że tak powiem, rozwiązania, triki są genialne. Bandana na szyi, bandana na włosach, ale bandanę możemy nosić też przy różnych akcesoriach. Na przykład możemy ją nosić przy torebkach, też świetnie wygląda, czy założona z przodu, czy właśnie przywiązana do paska, zwisająca luźno, czy nawet oplatająca pasek torebki. Bandanę można nosić również, słuchajcie, na dole, na kostce, do prostej stylizacji, prostych butów, czy nawet bardziej wymyślnych, ale właśnie taka przywiązana w kostce bandana, czy jakaś apaszka wygląda fantastycznie. Wskakując jeszcze na chwilę na górę, mogę Wam też powiedzieć, że bardzo fajnie wygląda bandana na ręce. Po prostu zawiązana na ręce i też na różne sposoby, czy sama, czy z bransoletkami, czy właśnie tak luźno ze zwisającymi końcówkami, czy ciaśniej opleciona. Także sposobów na nią jest 100 tysięcy, a to jest naprawdę fajna rzecz, która po prostu tak urozmaici naszą stylizację. Oczywiście ja Wam nie proponuję wiązania kilku bandan na raz, bo mogłoby to dziwnie wyglądać, ale myślę, że warto zwrócić uwagę na ten trend, na to takie fajne rozwiązanie stylizacyjne. To jest naprawdę bardzo ciekawy akcent. Oczywiście możecie zamiast bandany używać też jakiejkolwiek innej chusteczki, takiej wiecie, apaszki, która będzie Wam po prostu pasowała do stylizacji. Także dla mnie to jest świetne rozwiązanie. Kolejny ciekawy dodatek to są zegarki. Lubimy zegarki, bo są praktyczne. Nie musimy targać się, wiecie, z torebką, wygrzebywać gdzieś tam telefonu, tylko siup, patrzymy na rękę, mamy zegarek. Wiemy, która godzina. I teraz tak, zegarek, no zwykła rzecz, wiadomo, prawda? Jest praktyczny, jest też fajny, lubimy go nosić na przykład, bo ładnie wygląda po prostu, ale możemy mieć kilka fajnych opcji w tym samym czasie, bo możemy mieć na przykład zegarek ze zmiennymi paskami. Akurat dzisiaj mam założony bordowy pasek przy tym zegarku, bo dzisiaj jest premiera nowych pasków do zegarków właśnie Daniela Wellingtona i będę miała zaraz też dla Was kod zniżkowy. I tak, to jest box, w którym macie zegarek i dwa paski, bordowy i granatowy. I ten bordowy to jest taki bardziej elegancki, wieczorowy, coś takiego mi się kojarzy. Natomiast ten granatowy już widzę w takich stylizacjach marynarskich, takich wiecie, wakacyjnych typowo. Także właśnie to jest świetna opcja, jeżeli mamy zegarek, w którym możemy zmieniać paski, bo możemy go dostosować do różnych stylizacji. Ja jeszcze sobie dobrałam skórzany pasek do tego, bo lubię po prostu skórzane paski, z takiej jasnej skóry, który tak z kolei widzę pod stylizacją boho. Także możecie sobie wejść na stronę Daniela Wellingtona i poobczajać nowości właśnie zegarkowe. A kod zniżkowy, który dla Was mam, to jest kod Shulow. Oczywiście, że Shulow, bo ja jestem Shulow. I też macie wszystko tam w opisie, także jeżeli nie zrozumiałyście czegoś, co mówię, nie dosłyszałyście, to nie musicie cofać filmu o pół minuty, wystarczy zajrzeć sobie w opis. A teraz przechodzę do kolejnego dodatku i to już jest szaleństwo. Część z Was pewnie się tak skrzywi, będzie miało takie what? Jak będę o tym mówić. No ale przechodzę do rzeczy. Kolejna rzecz to jest biżuteria, a właściwie klejnoty na ciało. Klejnoty na ciało i brokat.
czyli błysk, coś, co sroki lubią najbardziej. Na pewno widziałyście zdjęcia z Coachelli, od naszych blogerek chociażby, czy zagranicznych gwiazd, obklejone całe diamentami i tak dalej na twarzy. I to wygląda pięknie. Pięknie to wygląda, ja to strasznie lubię. I to jest fajna opcja na festiwal na przykład. Teraz też się zaczyna sezon festiwalowy u nas, także można to wykorzystać. Natomiast taką biżuterię, bo to jest właściwie biżuteria, no klejnoty, nie wiem jak to inaczej nazwać, możemy też używać po prostu w takich delikatniejszych wersjach. Czy na przykład delikatnie na uchu sobie przykleić, na małżowinie gdzieś tam, to wygląda ślicznie i jest takie, wiecie, nie rzucające się w oczy. Czy jakieś drobiazgi na dekolcie, czy na oczach, czy nawet na ręce, także rozwiązań jest bardzo dużo, ja Wam je tutaj pokazuję. Dla mnie to jest świetne podrasowanie po prostu stylizacji, więc jeżeli lubicie takie błyskotki, to ja Wam jak najbardziej to polecam i też sama się czaję na takie już, żeby po prostu gdzieś to wykorzystać, bo wiecie, że jestem straszną po prostu sroką. I takie klejnociki widziałam na AliExpress, także tam ewentualnie możecie szukać. Widziałam, ale nie zapisałam linków, więc poszukajcie sobie po prostu pod hasłem na przykład Body Jewels Stick On, czyli naklejane, bo one są po prostu naklejane. No właśnie, to jest jedna rzecz i tą musicie gdzieś tam kupić, zamówić, no chyba, że macie takie klejnociki z pasmanterii i odpowiedni klej, to możecie sobie przyklejać to same, ale jest też glitter, brokat. I brokat jest już bardzo łatwo dostępny, bo możecie go kupić, wiecie, w jakichś tam paznokciowych sklepach na Allegro i tak dalej. I brokat, ale nie w takiej wersji, wiecie, która się nam kojarzy z paniami na Sylwestra, takimi powiedzmy koło 40, 50, no nie wiem dokładnie, ale w każdym razie takimi paniami, które mają tutaj natapierowane, ułożone, nalakierowane włosy i posypane brokatem, tylko brokat też w czadowych, takich boho, takich festiwalowych wersjach właśnie we włosach. I ten brokat, ja też jestem fanką i chyba się na to odważę w tym roku, możemy sobie wykorzystać w takiej wersji, że na przykład mamy go tylko na bardzo równym przedziałku. Zależy jakie macie włosy, jak macie takie proste, z wyraźnym przedziałkiem, to będzie świetnie wyglądać tylko na samym przedziałku i utrwalamy taki brokat dużą ilością właśnie lakieru. To będzie wyglądać po prostu genialnie. Oprócz tego ten brokat możemy używać też, wiecie, w takich bardziej odjechanych formach, rozsmarować czy rozsypać większe ilości tego brokatu i wszystko właśnie sobie poutrwalać lakierem do włosów. Także błysk, błysk, błysk. No i powiedzcie, czy na przykład nie zwróciłybyście uwagi na wakacje, gdzieś na jakiejś fajnej imprezie, czy festiwalu, czy gdzieś, właśnie takim odjechanym detalem, dodatkiem, niekoniecznie ubraniem, no po prostu coś, dla mnie to jest coś ekstra, coś fantastycznego. I to by było na tyle, jeżeli macie jakieś swoje takie super dodatki, super pomysły, właśnie jakieś takie, bo nazwałam film dodatki, ale to są takie dodatki przez triki właściwie. Jeżeli macie jakieś takie, to dawajcie znać w komentarzach, ja bardzo chętnie poczytam i myślę, że wszystkie chętnie poczytamy, no bo kobiety, my kobiety lubimy takie różne ciekawostki. Jeżeli film się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę, będzie mi miło i widzimy się następnym razem. A następnym razem będę Wam mówiła o czymś takim bardzo, bardzo wakacyjnym. Nie zdradzę więcej, ale w każdym razie będzie modowo i bardzo wakacyjnie. Dobra, pa!